kolejny, że tak powiem, film z serii jak tu wzmocnić odbiornik Futaba R2008. Mamy takiego beca, nie wiem, w sumie jeszcze nie sprawdzałem, czy on przepuszcza 7,4 V, czy być może więcej, nie wiem, zobaczymy zaraz w instrukcji obsługi, ale między innymi unboxing teraz zrobimy. Mamy taki dekielek górny, fajna sprawa, ucieka tutaj na przewody. Tutaj przypuszczam, że już jest też następny dekielek, żeby zamknąć te przewody. Też fajna sprawa. Myślę, że bardziej to będzie pasować do S-Bus, znaczy do Futaba odbiornika. Tu jest sam w rzeczy samej bec. Czy jest to jakiś moment do regulacji? No trochę nie bardzo. Także przypuszczam, że jest tutaj zaprogramowany, że ma dawać tyle i nie więcej, ani nie mniej. Przejściówka jest tutaj do... Czyli mamy wybór światła albo ten. No dobra, coś się tutaj zaraz wykombinuje. To będzie podczas montażu. No co mamy jeszcze w zestawie? Śrubki, tretytka tak zwana, spanbań, czyli paska zaciskowa. Fajna sprawa, że dodali między innymi smar do tego, żeby woda się nie wdawała w bec, jak i też odbiornik. Tutaj są, że tak powiem, jakieś takie pianki. Tutaj jest trójnik, nie ma już problemu ze światłami, że tak powiem. I co tutaj jeszcze mamy? A następna pianka, no i że tak powiem, uszczelka. Powiem szczerze, niesamowity. A więc tak, zobaczymy, co tutaj w instrukcji ludzie piszą. A między innymi firma Traxas. Jest instrukcja, jakby też poprzez zdjęcia mniej więcej, jak to można zamontować i też wypełnienie pianek na tego beca, gdzie go można umocować na odbiorniku oryginalnym Traxasa. To, że go nie mamy, także będziemy też inaczej to modyfikować. Co tutaj jeszcze jest? Aha, mi więc jest zademonstrowane, jak puścić okablowanie do odbiornika, do regulatora napięcia. I tak poza tym to by było chyba wszystko dokładnie. Tutaj już jest, aha, high output back, a tutaj jest instruction. Aha, czyli tutaj jest wersja francuska. Papar le français, także przechodzimy na English wersję. I teraz tak. Głównie tutaj szukam, czy jest, ile ten bec mniej więcej tutaj, kurde, przepuszcza nam tego, kurde.